Próba mikrofonu. Teraz powiem alfabetycznej. Jarosław Banasiak, imam powiatu muzułmański, ksiądz Andrzej Olbak, ksiądz katolicki, ksiądz prawosławny Grzegorz Lisiej. Witam panów. Zacznę od pana. Muszę od razu zadać pytanie, jak się zostaje imamem? Żeby zostać imamem, trzeba być wybranym przez społeczność na imamy, ponieważ to społeczność chce mieć pewną osobę duchowną, która ma prowadzić liturgię, a całą obrzędowość dla tej społeczności. Oczywiście imam musi mieć pewne wykształcenie, powinien kończyć wyższą szkołę teologiczną i oprócz tego znać prawo muzułmańskie. Jak współżyją w trakcie różnych ważnych momentów w roku wyznawcy religii? Kiedy na przykład przychodzą święta katolickie, to czy na przykład prawosławni również mają wolność? Takie proste rzeczy. Niestety, prawosławni mają wolne, ale przecież nie świętują. Przygotowują się do swoich świąt, bo to są dwa tygodnie później. No i jest dobrze, gdy rodziny i sąsiedzi żyją zgodnie i jeden drugiego do siebie zaprasza. Czy to łatwo wziąć ślub, jeśli jedna osoba jest na przykład muzułmaninem, a druga tak? Owszem, są związki mieszane, zarówno małżeństwa katolicko-prawosławne, jak i katolicko-muzułmańskie. Zdarzają się, może katolicko-muzułmańskie rzadziej, ale właśnie kościołem prawosławnym bardzo często. I raczej takich nie uważamy, ani kościół katolicki, ani prawosławny. Takie trochę telewizyjnie sensacyjne, mianowicie dotyczy ono za mąż pójść, nie za mąż pójść, dotyczy ono żon osób duchownych. Tak? Księża prawosławni mogą mieć żony, czy ksiądz jest żonaty? Jestem żonaty, mam trzech synów. Gratuluję serdecznie. Zgodnie z Ewangelią, przecież Piotr też miał teściową i Jezus mu go uzdrowił. Apostoł Paweł pisze, że czyż nie mogę prowadzić ze sobą żony albo siostry, jak czyni to Kefas albo inni apostołowie, i żona to nie grzech. Ja mam pytanie, jak wygląda ten islam? Przepraszam za to proste pytanie, ale nie wszyscy wiedzą. Czy duchowny muzułmański może mieć żonę? Duchowny muzułmański jak najbardziej powinien mieć żonę. Powinien mieć żonę. Może ja opowiem anegdotę. Jest taka anegdota, w pociągu w jednym przedziale siedzi ksiądz katolicki i rabin i jadą i w pewnym momencie ksiądz katolicki wyjmuje kanapki i częstuje. I mówi, proszę się poczęstować. Rabin pyta, a w czym jest ta kanapka? Szynką wieprzową. A to dziękuję. A dlaczego? Bo religia mi zabrania. Dojeżdżają do stacji, rabin wysiada i mówi do księdza, panie ksiądz, proszę pozdrowić małżonkę. A mówi, nie mam żony. Nie ma, mówi pan, żony. A dlaczego? Religia mi nie zabrania. A to wielka szkoda. Myślę, że tutaj dobrze się mieszka ludziom. To jest coś zupełnie innego. W Warszawie się pięknie, a tutaj się mieszka. Żyje.